Siemanko, witam piątego dnia mojej wyprawy. Ten biwak chyba był najgorszym do tej pory. W ogóle głupim pomysłem było to, że się rozbiłem tutaj na tym wzgórzu, bo od godziny czwartej jest taka wichura, że myślałem, że ten chiński namiocik po prostu zdmuchnie. No i co, będę musiał się po prostu jakoś stąd ewakuować. Na szczęście nie pada, a więc po prostu będę powoli się pakował. Nie gotuję nawet sobie nic do jedzenia, żadnej herbaty. No może herbatę zagrzeję sobie, żeby się rozgrzać. Zagotuję sobie wodę na herbatę, żeby się rozgrzać. Pakuję cały ten manżur i po prostu stąd za przeproszeniem spieprzam. Przede mną dzisiaj 140 km. Mam nadzieję, że lekko terenu, chociaż będzie wzdłuż oceanu, ogólnie wzdłuż wody, to prawdopodobnie będzie wiało jak nie wiem co. No nic, zobaczymy jak dzisiejszy dzień się potoczy. Mam do zrobienia 140 i ostatniego dnia chyba 130 i czeka na mnie ciepły hotel z wygodnym łóżkiem, a więc aby tylko te dwa dni i będzie ok. Do zobaczenia na trasie. Do zobaczenia na trasie, tak w ogóle to nie wiem, czy w ogóle coś będę dzisiaj nagrywał, bo po tej nocy jestem wyjebany, nie śpię od godziny czwartej. Ciężko. No nic, powoli zgarniam ten manżur i ruszam w dalszą trasę. Hej. Miało być pięknie, a widzicie jak jest. Nie za ciekawie. No nic, ja się zbieram i ruszam w trasę. Ciężką trasę. Okej, no to zaczynamy dzień piąty. Jak widzicie, jest ostry cień mgły. I jakiś lekki podjazd przede mną. Oj, dzisiaj będzie chyba najcięższy dzień, jaki może być. 25 km za mną. Jak widzicie, mgła nie ustępuje. Na szczęście mam ze sobą czołówkę. Pozdrawiam Cię, Mario. Dzięki, że mi przypomniałeś o tym. Nie przydała się na rozbicie biwaku, jak jest ciemno, ale przydała się na oświetlenie. A więc jestem dobrze widoczny, mam lampkę z przodu, mam czołówkę. Zaczyna się dłuższy podjazd. Przestał na szczęście padać deszcz, więc to jest dobra wiadomość. No i co, toczy się. Powoli toczy się. Więc jak się przejaśni, to się wtedy do Was odezwę ponownie. Za mną 40 km. Jak możecie zobaczyć, cały czas mgła. Praktycznie nic nie widać. No i co? Przemoczony jestem. Znaczy teraz to już mnie troszeczkę przesuszyło podczas jazdy, ale znowu jakaś mrzawka zaczyna padać, więc pewnie znowu będę mokry i robię się głodny i mam chęć zjeść coś ciepłego, a nie chce mi się rozkładać kuchenki, gotować wody, żeby robić sobie jakieś tam jedzenie z torebki, a więc szukam jakiejś restauracji, po prostu zjem jakiś ciepły posiłek i będę jechał dalej. Zamierzam dzisiaj zrobić tyle, ile siły pozwolą. Powoli się rozpogadza. Na szczęście ta żabka przestała padać. Jedzie się fajnie, jak na piąty dzień. Myślałem, że będzie gorzej, ale jest ok. Już się nie mogę doczekać, jak dojadę do hotelu i wezmę gorący prysznic. 600 km już za mną. Do ukończenia trasy zostało mi jeszcze 200. A więc można powiedzieć, że jestem już prawie w domu. Słoneczko się powoli przedziera przez chmury. Robi się ciepło, bym powiedział nawet gorąco. Mam na sobie dogawki. Kurtkę wiatrówkę już zdjąłem. I się zastanawiam, czy zdjąć te nogawki, czy nie.
są jeszcze leciutko mokre, to poczekam aż na mnie przestną, a później ściągnę. Od 15 km cisza, spokój na drodze, minęły mnie dosłownie dwa samochody. Nic poza tym, jest godzina 11:30. No i jestem głodny, muszę zjeść coś ciepłego. Nie było żadnej restauracji, żadnych sklepów, nic, gdzie bym mógł kupić jakiś ciepły posiłek. Więc będę zmuszony po prostu wyciągnąć kuchenkę, przygotować wodę i po prostu zjeść coś. Tylko też szukam jakiejś miejscówki takiej, żeby nie było dość wiecznie, bo długo się gotuje woda wtedy. Więc jestem na 65 km. Niby tutaj jest sklep. Tam jest sklep, ale nic ciepłego tam nie kupiłem. Kupiłem sobie tylko Coca-Colę, jakieś batoniki i makaron z grzybami i z czymś tam jeszcze. Tutaj przede mną jest kuchenka. Gotuję to sobie powoli. Makaron, jakiś tam proszek wsypałem i tyle. Po prostu muszę zjeść coś ciepłego. Przy okazji węglowodany makaronik postawi mnie na nogi. No i co? Zjem. Odpocznę trochę, bo to dopiero pierwszy dłuższy postój. I lecę dalej w drogę, tak? Fajnie się jedzie, więc jest spoko. Szkoda, że nie ma ładnych widoczków, tak jak wcześniej były. Przez ostatnie 4 dni. Ale nic. Cały czas jest mgła, nic praktycznie nie widać. Więc prawdopodobnie nawet jakby te ładne widoczki były, to i tak bym nic nie zobaczył. Dobra, ja gotuję tu do końca, jem i ruszam w dalszą trasę. Pierwszy jakiś ładniejszy widoczek, który jest warty uwagi. No ale cały czas jest mgliście i zanosi się chyba na to, że będzie padać. Mam nadzieję, że nie. Do miejsca biwakowego zostało mi 4 godziny drogi. Z przerwami to pewnie wyjdzie z 5. No i co, ja tutaj będę więcej gadał. Jak coś ciekawego będzie, to po prostu będę to nagrywał, a jak nie, no to przepraszam, ale nic ciekawego po prostu nie mam wam do pokazania. Wydaje mi się, że dzień 5 i dzień 6 połączę to w jedną część i stworzę z tego jeden film. A zresztą zobaczymy. Do usłyszenia, hej! Siemanko! Ale jest takie wiatrzysko, że w ogóle się nie da jechać. Jadę cały czas wzdłuż wybrzeża. No jest przejebane. Przejebane jest, bo się w ogóle nie da jechać. Dalej jest ten zjazd w dół i tam się zaczyna już podjazd. Ten podjazd będzie naprawdę bardzo ciężki. Procent podjazd, pięknie.
po mnie. Dzisiaj normalnie padam na pysk. Rozkładam ten namiot i padam na pysk. No i tyle, wchodzimy. Zdecydowałem się troszeczkę powalczyć. Zobaczymy, ile dam radę. 12 metrów na razie poszło. Jeszcze wiatr wieje w pysk, nie wierzę. Ja pierdniczę. Jest podjazd. Później lekki zjazd, znowu podjazd i ostry zjazd. Oddycha cały czas jest. Jeszcze wieje wiatr. Nie ma sensu. 13%. Podjazd. Niestety, ale ja nie dam rady go podjechać. Ciężko jest wejść, a tu mówić o podjechaniu. Z 15 kg. Masakra. W końcu spotkałem ludzi, którzy też robią tą trasę. Oni dzisiaj zaczęli o godzinie 13. Ja dzisiaj zacząłem w porównaniu do nich o godzinie 8 i mam na liczniku 140 km. Zamierzam dobić do 150 i na jutro sobie zostawię 110 albo chyba 115 km. Tyle. Teraz będzie przede mną bardzo, bardzo długi zjazd. A więc może jakieś ładne widoczki będą, to podziwiajcie. Pedałuję i tak ten jebany wiatr mnie hamuje. Już nie mam sił. 149 km. Zjeżdżam ten zjazd i tam gdzieś po prostu na plaży będę szukał jakiegoś fajnego miejsca, żeby się rozbić. Nie dało rady zjeżdżać. Pedałowałem normalnie w miejscu. Masakra.
Dzisiejszy dzień kończę z wynikiem 165 km. Jestem naprawdę dzisiaj zmęczony. Jutro mi została do przejechania stówka, więc zrobię to na miękko, czyli można powiedzieć, że NC500 misja wykonana. Nie wiem, czy słyszycie szum, ale jutro mam nadzieję, że nie będzie padać i nie będzie takiej pochmurnej pogody, tak jak dzisiaj rano, ale jutro się obudzę z bardzo pięknym widokiem, mam nadzieję. Wygląda to tak. No, a więc mam nadzieję, że jutro będę z takim samym widokiem zaczynał swój dzień. Dobra, to było na tyle. Jestem naprawdę zmęczony, nie chcę mi się tutaj gadać. Później jeszcze jak wskoczę do śpiwora, to powiem kilka słów, jak będę miał w ogóle siły. No i co? Koniec części piątej. Chyba, że może piątą połączę z szóstą i zrobię z tego jeden film. Zobaczymy. Jeżeli wytrwałeś do końca tego filmu, zostaw łapę w górę, a jeżeli nie, to przestań oglądać, a zacznij jeździć. Do usłyszenia, hej! Włączam się jeszcze na chwileczkę. Dzisiaj na obiad, o kolację wyjeżdża pire ziemniaczane z mięsem mielonym i coś tam jeszcze. Tutaj mi się gotuje woda na herbatę. Dużo czaju sobie zaparzę na noc. Tak w ogóle dzisiaj jest piąty dzień podróży i nie wypiłem ani jednej kawy. Wypiłem tam jakiegoś energetyka, ale to się nie liczy. Nie wypiłem żadnej kawy, to już jest postęp. Standardowo, cały bajzel. Tam już mamy poduszkę, śpiwór, matę napompowaną. No i co? Co ja dzisiaj jeszcze będę tutaj jadł dobrego? O, to jest mój napój energetyczny. Glucozate Energy Orange. To jest bardziej glukoza niż energetyk. Z kofeiną. Tutaj jeszcze gdzieś miałem kabanosy. Mam kabanosy. Mam tutaj rodzynki w czekoladzie. Mam tutaj waniliowo jakoś tam krówkę. No i tyle. Zaraz wskakuję w bieliznę Merino. Dojadam obiad o kolację, zaparzę sobie czaju i będę słuchał szumu fal. Tak właśnie tak. Jeszcze raz pozdrawiam i do następnego. Hej!